Witajcie kochani w kolejnym odcinku Angie Style. Dzisiejszy odcinek jest poświęcony już trzeciej części ostatniej reklamacji w TK Maxie. Kochani, no cóż, muszę sama sobie pogratulować i Wy też możecie mi pogratulować, ponieważ reklamacja zakończyła się sukcesem. Ale dlaczego? Zaraz Wam to wszystko opowiem. Nie było to takie łatwe. Generalnie od 20 maja tego roku do 20 tak naprawdę w sumie do końca sierpnia, czyli zajęło mi to 3 miesiące, była inspekcja handlowa, były składane 3 reklamacje. Generalnie to wszystko nie przyniosło skutku, zaraz Wam powiem, co przyniosło skutek, ale po prostu się udało i odzyskałam swoje pieniądze za felerny towar. Otóż 25 sierpnia, tak jak zapowiadałam w drugiej części odcinka z tą straszną masakrą, z tą reklamacją, że złożę tym razem reklamację na nitki. I tak też uczyniłam. Pominę to, że Pan napisał moje imię przez G, choć zawsze jak ktoś pisze, to mówi, że przez G, ale to już wiecie, pomińmy fakt, bo po prostu no, fakty są jakie są. Mogę Wam pokazać. O, chociaż tak z daleka nie będzie widać chyba Angelika. No dobra, nieważne. Co jest najważniejsze w tej kwestii, to to, że po prostu wygrałam tą całą walkę 3-miesięczną. Powiem Wam, że było warto. 200 zł drogą nie chodzi, może nie ma co się o to zabijać. Nie wiem, czy suma summarum nie straciłam tyle na paliwo, żeby jeździć, wiecie, zawozić i przywozić te reklamacje. Co prawda robiłam to zazwyczaj gdzieś przy okazji innych czynności, czyli zakupów gdzieś tam w pobliżu, nie były to specjalne wyjazdy do tego sklepu, żeby składać te reklamacje. Natomiast jednak poświęcałam tam swój czas, więc suma summarum może się okazać, że po prostu odzyskane pieniądze pokryły koszty dojazdów i całej tej mojego czasu po prostu, ale nieważne. Ważne jest to, że po prostu wygrałam. Otóż reklamację, którą już złożyłam ostatnio na te nitki 25 sierpnia, które widzieliście zresztą, przepraszam Was, jestem dzisiaj potargana i troszkę mi to przeszkadza. Otóż Pan przyjmował reklamację, które również tą pierwszą reklamację przyjmował. Napisał opis wady towaru, że jest to puszczenie szwów w 3 miejscach po lewej stronie, jak się patrzy, bo ja mu tak kazałam, dlatego że zauważyłam, że podczas pierwszej reklamacji dużo rzeczy ten rzeczoznawca nie zauważył. Przede wszystkim właśnie na tych mankietach, co Wam pokazywałam, tak w filmikach, że tam było ewidentnie widać, że ten czarny materiał pofarbował, ale oni w ogóle się do tego nie odnieśli, także kurtki nie sprawdzili od A do Z, tylko tam po prostu spojrzała jakaś plama. Dobra, odrzucamy. I słuchajcie, ja po prostu tutaj właśnie mam, że żądanie klienta prosi naprawę lub kartę lub zwrot gotówki. I tutaj było, że do 8 września będzie to rozpatrzone. I wyobraźcie sobie, kochani, że tak, dostałam SMS-a, że reklamacja jest rozpatrzona tym razem pozytywnie. Ja już się ucieszyłam, po czym czytam dalszą część wiadomości i tam było udzielenie rabatu. Z ciekawości zadzwoniłam do sklepu, w którym złożyłam reklamację i dopytałam się, jaki to jest rabat, bo stwierdziłam, że no, nie opłaca mi się specjalnie jechać po jakieś tam 10-20 zł. Pani powiedziała, że widzi, że rabat przyznany jest to 50 zł. Stwierdziłam, no ale no okej, mówię, ale na jakiej podstawie i tak dalej. Pani powiedziała, że zaprasza do sklepu, dostanę opinię rzeczoznawcy, którą oczywiście mam tutaj i stwierdziła, że generalnie to rzeczoznawca przyznał to 50 zł. Widzieliście tą kurtkę, była to zimowa, puchowa kurtka. Pomyślałam sobie, że jaki rzeczoznawca daje 50 zł na naprawę kurtki, czy zna się w ogóle na prawach u krawcowej, ponieważ w ostatnim czasie miałam akurat przyjemność poznać miłą panią krawcową, która naprawiła mi sporo ubrań i powiem Wam szczerze, że naprawdę za zwykłe przeszycia, gdzieś tam nitki, gdzieś tam coś puściło, to była kwota od 10 do 20 zł. Także obawiam się, że ta pani za 50 zł no nie naprawiłaby mi tej kurtki, ponieważ żeby to jakoś wyglądało, to przede wszystkim trzeba mieć odpowiednią maszynę do tego, odpowiednio się za to zabrać, no i takie naprawienie takich szwów, to nie jest takie hop-siup. No, jeżeli mam tu na kanale jakieś krawcowe, to zapewne możecie się panie wypowiedzieć lub panowie, ale dlaczego nie? Jest w końcu równouprawnienie. Czy 50 zł wystarczyłoby na naprawienie tych szwów? Pomijając oczywiście te plamy, których nikt nie wziął na siebie. No i jak usłyszałam, że rzeczoznawca, to stwierdziłam, czy mogłabym z tym rzeczoznawcą porozmawiać. Pani stwierdziła, że nie może podać mi numeru, bo jest RODO, natomiast na tej kartce będzie do niego numer. No i
rzeczywiście u góry jest rzeczoznawca, branża ogólniczo-skórzanej, numer usługi, pan taki i taki, numer telefonu. I ja, mając w domu, już wiecie, dwie wcześniejsze tutaj reklamacje, stwierdziłam, że przecież mam do niego numer, więc po prostu do niego zadzwoniłam. I powiedziałam, że dzwonię w takiej sprawie, ponieważ pan już dwa razy odrzucił moją tak naprawdę reklamację dotyczącą kurtki. W sumie teraz, bo ta druga była przez jakąś tam panią ze sklepu, ale teraz przyznał pan rabat 50 zł. Na jakiej podstawie? Czy w ogóle zna się pan na tym, ile kosztuje taka naprawa? Bo nie dość, że będę musiała poszukać krawcowej, to jeszcze będę musiała tam właśnie dojechać, zmarnować kolejny czas, kolejne pieniądze. I pan uważa, że za 50 zł tą kurtkę naprawię, to super, ale jeżeli nie, to co w tej sytuacji? Pan nie bardzo potrafił się odnieść do sytuacji i coś tam kojarzył, ale nie bardzo. Tym bardziej, że wiecie, już wcześniej Wam też opowiadałam, jak było napisane, że jest to obuwie, a była to kurtka, także no z gotowca po prostu jechane, jak nic. No i pan zaczął mówić, że on nie powiedział żadne 50 zł, on tylko wydał opinię, że ma być że towar jest tak uszkodzony, że można go naprawić. Natomiast on nie powiedział ile, to sklep musiał taką decyzję wydać, więc mu powiedziałam, że sklep poinformował mnie, że to pan przyznał 50 zł, więc dlatego do pana dzwonię, na jakiej podstawie. Ta rozmowa nie była agresywna, nie była kutliwa, ja na koniec powiedziałam, że bardzo nieładnie pan postępuje, nie sprawdza pan ubrania i naprawdę działa pan tak naprawdę na szkodę sklepu, bo ja no nie będę raczej już klientką z tego sklepu w związku z tym, że tak odbyła się ta cała reklamacja. Natomiast i tak mimo wszystko życzę panu miłego dnia i troszeczkę więcej pokory i zaangażowania w to, co pan robi. Do widzenia. Tak się rozłączyłam, wiecie, stwierdziłam, że dobra, pal to licho, nie będę się z gościem w ogóle kłócić. Nie miałam w ogóle wtedy natchnienia, po prostu chciałam wyjaśnić tą sytuację. No i pojechałam przy okazji do sklepu odebrać tą swoją reklamację, słuchajcie, no i był ten sam pan, co tą reklamację przyjmował. On tam trzyma tą, wiecie, karteczkę i mówi do mnie, że tutaj po prostu 50 zł rabatu. Ja mówię, że ja się nie zgadzam z tym 50 zł, bo jeżeli nie naprawię za 50 zł, co w tej sytuacji? I żeby mi dał tą opinię rzeczoznawcy. I słuchajcie, ja wziąłem do ręki tą opinię rzeczoznawcy. Generalnie to wszystko było, słuchajcie, tak sklejone. Tu jakaś żółta karteczka. I słuchajcie, i ja tutaj czytam, że zgłoszenie reklamacyjne, bla, bla, bla. No, oczywiście imię przeczytam znowu. I mamy tak. Klientka żąda naprawy lub zwrotu gotówki. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego od zleceniodawcy wraz z załączonym towarem i inną dokumentacją dokonałem oględzin reklamowanego produktu. Korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia wystawiam następującą opinię. Stwierdzam, że wada jest nieznaczna i bardzo prosta do usunięcia przez naprawę, konkretnie przeszycie. W związku z tym, że inny sposób likwidacji wady powodowałby duże koszta, kieruję towar do naprawy. Zgodnie z artykułem 561 paragraf 2 Kodeksu Cywilnego przedsiębiorca może odmówić spełnienia żądania klienta, jeśli jest ono niemożliwe do wykonania lub wymaga nadmiernych kosztów. I paragraf 2, jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmiernych kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałoby kupującego inny sposób zaspokojenia. Zgodnie z przytoczonym przepisem, inny sposób usunięcia niezgodności towaru z umową będzie powodował nadmierne koszty, w związku z tym należy klientce udzielić upustu na dokonanie naprawy w punkcie krawieckim. Nie ma tu, słuchajcie, na tej opinii żadnej kwoty. Ile to ma być i tak dalej. No jest, że ten upust, tak? I pan do mnie mówi w tym sklepie, pani już mi udzieliła przez telefon informacji, że to rzeczoznawca wydał taką, powiedział, że to ma być taka kwota. Następnie pan w sklepie mówi, że to rzeczoznawca. Ja czytam tą opinię i mówię do tego człowieka, mówię, proszę pana, tu nie ma żadnej kwoty. Natomiast od razu zauważyłam, że była przyklejona tutaj kartka. Okazało się, że na tej kartce, słuchajcie, bez żadnego podpisu, bez niczego, ktoś sobie napisał 50, przyczepił, stwierdził, damy tej pani 5 dych, niech po prostu się w końcu od nas odczepi. Więc ja tą karteczkę oderwałam, widać, że jest tu uszkodzona i mówię, proszę pana, jak ja oderwę tą kartkę, to pan tak naprawdę nie wie, ile mam mi udzielić tego
upustu. Ponieważ na tej kartce tego nie ma, ani na tej kartce tego nie ma. Więc ja się pytam, kto i na jakiej podstawie, czy dzwonił po krawcowych i tak dalej, ale kto udzielił takiego rabatu na zasadzie nie dokładnie imię, nazwisko, PESEL, ale po prostu, jeżeli jest przyklejona kartka 50 zł, tutaj mam opinię rzeczoznawcy, gdzie tej kwoty nie ma, no to chyba mam prawo jako kupujący wiedzieć, na jakiej podstawie udzielono takiego rabatu. I dlaczego nie naprawiono kurtki, żebym w końcu mogła po prostu ją odzyskać albo wymienić po prostu, tak, żeby była. Natomiast no pan tak zaczął się, słuchajcie, gubić, że zaczął na początku mówić, że to rzeczoznawca, a jak już przedstawiłam mu fakt dokonany, że to jest jakaś napisana kartka, nie wiadomo przez kogo, to stwierdził, że prawdopodobnie to koleżanka. Na koniec stwierdził, że nie, jednak to rzeczoznawca, bo ta kartka była tu przyczepiona, więc zaczął się tłumaczyć, że wie pani, jak się tą kartkę podniesie i to pod spodem jest podpis rzeczoznawcy, ale zaczął gadać jakieś totalne bzdury. Ja tak tylko go słuchałam i w pewnym momencie włączyłam nagrywanie, żeby na nagraniu mieć kilka jego wersji, bo naprawdę on po prostu zaczął mnie bezczelnie okłamywać. Od tego, że rzeczoznawca przyznał rabat, od tego, że jakaś koleżanka, że on mi nie poda numeru do koleżanki, że to są dane jakieś tam, w ogóle wymyślał strasznie. A ja cały czas retorycznie rozmawiałam z nim, informując o tych paragrafach, że generalnie towar powinien być wolny od VAT, że te plamy nie puściły mimo wszystko po praniu, tutaj teraz szwy poszły. No i co ja mam z tą kurtką zrobić? Biegać teraz po całym mieście i szukać krawcowej, która definitywnie za to 50 zł mi tą kurtkę naprawi, że no przepraszam, no ale coś tu jest nie halo. Jak ten pan zaczął znowu się gubić i zaczął mówić, ja znowu... Też o rzeczoznawcy dostałam informację, że jeżeli koszt naprawy przewyższy tą kwotę, znaczy generalnie, że jeżeli koszt, nie wiem, wyniesie 70 zł, to sklep powinien to 70 zł po prostu pokryć. Więc zapytałam tego sprzedawcę, czy on się tutaj podpisuje pod tymi słowami rzeczoznawcy, że jeżeli rzeczywiście przekroczy to 50 zł, czy sklep zwróci mi 20 zł. On powiedział, że no może pani przyjść, przynieść rachunek, ale nie gwarantuję, że pani dostanie zwrot tych pieniędzy. No po prostu zaczął takie rzeczy gadać, że wiecie, mi się wszystkie odechciało, ale powiedziałam sobie nie, koniec, jestem tu ostatni raz i po prostu ja już więcej tam nie pójdę. I po prostu zapytałam go wprost, czy możemy inaczej jeszcze załatwić jakąś tę sprawę. Czy definitywnie to 50 zł napisane przez nie wiadomo kogo, bo nikt się pod tym nie podpisał, jest ostateczną wersją sklepu. Bo ja po prostu już na sklepie kupować nie będę. On powiedział, tak, no rozumiem, niech pani nie kupuje. W ogóle wiecie, takie podejście. Niby był menadżerem, niby kierownikiem, sam tak naprawdę nie wiedział, kim on jest. Natomiast generalnie te jego kłamstwa już mnie tak zdenerwowały, bo wiecie, no... Uważam, że no, wszędzie na każdym stanowisku powinna być osoba, która ma jakąś tam wiedzę merytoryczną, fachową, albo po prostu potrafi się odnieść do sprawy. Natomiast jeżeli ktoś kłamie na moją niekorzyść, na korzyść kupującego, żeby bronić jakichś tam swoich zasad, bo po prostu zapętlił się w tym wszystkim, już nie wiedział, co mówić, no to po prostu ja też postawiłam go przed faktem dokonanym i po prostu grzecznie poinformowałam go, że w takim razie, jeżeli nie ma innego wyjścia, pan mi nie gwarantuje, że sklep odda mi całość, którą zapłacę za krawcową, jeszcze mi to spowoduje oczywiście dodatkowe koszty, bo bym musiała jechać gdzieś tą kurtkę zawieźć, odebrać i tak dalej, i tak dalej. No to w takim razie chyba nie mam wyjścia, w takim razie ja przyjmuję to 50 zł, które Państwo tutaj napisaliście, nie wiadomo kto. Chciałam tylko poinformować, że rozmowa została nagrana i ja już nie będę sklepu, a po prostu, wiecie, pociągać do odpowiedzialności tylko pana za to, że pan podczas tej rozmowy kilkukrotnie zmienił zdanie, okłamywał mnie, manewrował tymi słowami w taki sposób, żeby po prostu tak na dobrą sprawę zamknąć sprawę z tym 50, żeby przyznać mi to 50 zł, ale nie był pan w stanie po prostu powiedzieć, kto to przyznał, na jakiej podstawie, czy została zrobiona jakaś po prostu tutaj weryfikacja, że rzeczywiście naprawa tej kurtki tyle wyniesie, więc dobrze, ja biorę to 50 zł, mówię, ale po prostu ja mam to wszystko nagrane i żeby pan o tym wiedział, że jeżeli będzie potrzeba, to po prostu te pana kłamstwa, ja pociągnę pana do odpowiedzialności za te kłamstwa jako menadżera sklepu. I wyobraźcie sobie, że facet po prostu zbladł. Najlepsze jest to, że tej całej sytuacji, gdzie ja też byłam bardzo opanowana, po prostu rozmawiałam merytorycznie, mówiłam paragrafami, dlatego że wiecie, no już przez 3 miesiące, przez te wszystkie kartki wypisane, no gdzieś tam się zaznajomiłam, jakie jest dokładnie to prawo konsumenckie, że jest też ta inspekcja handlowa, można takie rzeczy robić.
Przyglądali się temu obcy ludzie, którzy byli bardzo zaskoczeni tą całą sytuacją, bo wyobraźcie sobie, że facet po prostu zbladł, tak się wystraszył konsekwencji na sobie, że on po prostu tyle kłamał, manewrował, już sam nie wiedział, co on mówi, że to raz rzeczoznawca, że koleżanka, że nie koleżanka, że ktoś tam. Po prostu sam nie wiedział, o co chodzi w tej całej kwestii i w końcu stwierdził, że dobrze, on dla świętego spokoju mi odda za tą kurtkę, i ma nadzieję, że ja tego nagrania nigdzie nie wykorzystam. Obiecałam mu, że oczywiście nie, mam to nagranie oczywiście, ale go nie wykorzystam, nie pokazuję Wam tego nagrania, tylko opisuję tam całą sytuację. Gdyby ktoś mnie posądził o jakieś fałszerstwo, to ja mam na to dowody. Natomiast absolutnie nie będę tego Wam udostępniać ani wykorzystywać, dlatego że po prostu facet się tak wystraszył, że może odpowiadać za swoje kłamstwa i manewrowanie po prostu tą całą sytuacją na moją niekorzyść jako konsumenta i klienta, że po prostu te pieniądze mi za to kurtkę oddał. Ja oczywiście byłam przeszczęśliwa, natomiast wychodząc ze sklepu, wyobraźcie sobie, że wyszły za mną inne osoby i zaczęły dopytywać, o co dokładnie chodziło. Kiedy opisałam im sytuację, że już trzeci raz składam reklamację, dwa razy na plamy, trzeci raz na szwy, że sklep właśnie w taki sposób postąpił, okazało się, że nie byłam jedyną osobą w taki sposób potraktowana, bo pani, która ze mną rozmawiała, powiedziała, że miała podobną sytuację z butami i że właśnie sklep również udzielił jej rabatu, który oczywiście no nie dało się za ten rabat naprawić tego obuwia i tak naprawdę kupiła buty, które no można już tylko wyrzucić. Więc jak widzicie, nie byłam jedyną osobą w taki sposób potraktowaną. Ta cała sytuacja, którą Wam opisuję, jest prawdziwa. Zresztą znacie mnie, wiecie, że jestem osobą, która mówi tylko i wyłącznie prawdę. Możecie to zobaczyć na moich odcinkach. Nie robię tego pod publikę. Ja nie jestem żadnym hejterem. Wszystko po prostu, co opisuję, to opisuję z własnego doświadczenia. Po prostu chciałabym, żebyście uważali. Uważali. Naprawdę czasem lepiej zapłacić jest troszeczkę więcej w sklepie, który rzetelnie podchodzi do swoich klientów, do swoich konsumentów, który uznaje reklamację, ponieważ wszystko się może zdarzyć. No a nie ukrywajmy, no wiadomo, no może nikt nie kupuje kurtki na 10 lat i po 5 nie pójdzie złożyć reklamacji, no ale jednak mamy zapewnione w prawie te 2 lata, że towar powinien po prostu być zgodny z opisem, powinniśmy go użytkować. No wiadomo, że gdzieś tam się może kurtka zetrzeć, buty rozkleić, no jednak to jest kwestia użytkowania, czy chodzimy po suchym, czy po mokrym, no już nie popadajmy w totalną abstrakcję. Ale wiecie, jeżeli coś nie jest naprawdę Waszą winą i macie możliwość skorzystania z pomocy fachowców, zróbcie to i po prostu troszeczkę, za przeproszeniem mówiąc, utrzyjcie nosa takim dużym korporacjom, dużym sklepom, dużym sieciówkom, żeby nie myśleli sobie, że mogą wszystko. Jak widzicie w moim przypadku, nie mogą, jak nie da się przez sklep, to są jeszcze ludzie, którzy popełniają błędy i te błędy można wyciągać. A kiedy wyciągamy błędy, ludzie zaczynają się niestety, ale bać konsekwencji, jakie mogą ich czekać. I w tej sytuacji, która mnie spotkała po 3 miesiącach, udało mi się odzyskać pieniądze. Na pewno żadnej kurtki już tam nie kupię. Ja już bardzo dziękuję temu sklepowi. Hej, hi, hello. Jeżeli mieliście podobne doświadczenie właśnie z TK Maxem, z reklamacjami, że właśnie w taki, a nie inny sposób Was potraktował, kiedy bardzo krótko użytkowaliście rzecz, ja bynajmniej tą kurtkę miałam raz na sobie, więc no niestety te plamy były okropne, po praniu niestety poszły jeszcze szwy, także boję się, co by było po kolejnym praniu. Więc kochani, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeżeli mielibyście jakieś pytania dotyczące tej całej akcji, jeżeli chcielibyście zaznajomić się właśnie, jak to jest z tymi reklamacjami, ja chętnie odpowiem, bo już powiem szczerze, że mam prawie już w tym paluszku to wszystko, więc chętnie po prostu pomogę Wam dociec prawdę. Znam też przypadki z najbliższego otoczenia, gdzie osoby poszły na własną rękę do rzeczoznawcy i też udało im się jakieś tam odszkodowanie wywalczyć. Także naprawdę, jeżeli chcemy, to możemy osiągnąć swój cel. Oczywiście, jeżeli mamy rację, no bo no, nie ma co nadużywać, jeżeli będziemy chodzić po mokrym w butach, które się rozkleją, no to no, już nie bądźmy po prostu pazerni i fałszywi na to wszystko. Ale o swoje w życiu uważam, że zawsze warto walczyć i pamiętajcie o tym. Do następnego. Hej!